Dziękujemy bardzo Krystynie Murat. Ja, proszę Państwa, krócej. Chciałem zwrócić uwagę na kilka kwestii. To znaczy, zacznę od głównej tutaj naszej tezy. Czy Anglia była kolonią rosyjską? Oczywiście, że była. Oczywiście, że była. Rosja była kolonią angielską, przepraszam. Oczywiście, że była. Te wszystkie jakby to powiedzieć, próby uwolnienia się Moskwy, a potem cesarstwa z wpływu brytyjskiego wiążą się po prostu z wpuszczaniem na rynek innych mocy, tak? Albo Niemców, albo Holendrów. Tak? Kariera cara Piotra oparta jest o holenderskie pieniądze. Tak? Car Piotr wymyślił flagę floty rosyjskiej, która jest prostym odwzorowaniem flagi holenderskiej. Tak? Dlaczego? A żeby się go wszyscy bali. Żeby się uwolnić spod wpływów brytyjskich, to trzeba wpuścić inny kapitał na rynek. Tak? Trzeba przyjąć protekcję albo niemiecką, czyli wprowadzić do miast elitę niemiecką, albo elitę holenderską. Tak? I to wszystko jest, proszę Państwa, poza naszym horyzontem. My tego wszystkiego nie widzimy, ponieważ historia Rosji jest podana nam wodewilowo trochę, a trochę w stylu horroru. I traktujemy to wszystko bardzo serio. Co jest moim zdaniem w tym wszystkim najważniejsze? Jak to jest możliwe, że korona brytyjska wchodziła w spółki z kapitałem prywatnym, a następnie ten kapitał prywatny w imieniu korony realizował politykę, tak? Która początkowo była polityką handlową, a potem zamieniała się w taką politykę normalną, ze strzelaniem, paleniem miast, rabunkiem i wywozem dużych ilości mienia, a także likwidacją dużych ilości ludzi. Jak to w ogóle było możliwe? No tak, proszę Państwa, a to jeszcze przy tym nie było istotne, jaki władca jest na tronie w Londynie. Czy to jest Elżbieta I, czy to jest Maria ożeniona z Filipem, królem hiszpańskim, Maria Katoliczka. Kompania działa. Dlaczego tak? Dlatego, proszę Państwa, że korona brytyjska ma osobowość prawną. To jest szalenie istotne. Korona brytyjska ma osobowość prawną. Osobowości prawnej nigdy nie miała korona polska. I korona polska jako podmiot nie mogła robić żadnych interesów. Król mógł robić jakieś interesy gdzieś tam, ale zaraz był oskarżany o różne niepiękne rzeczy. Natomiast korona brytyjska posiadała osobowość prawną. Na marginesie, skąd się wzięła osobowość prawna, ja taki mądry sam z siebie nie jestem, dowiedziałem się tego niedawno, powiedział mi to Jacek Drobny, który czasem mnie bardzo silnie inspiruje. Otóż papież Innocenty IV, chcąc nadać samodzielność gospodarczą klasztorom, wymyślił osobowość prawną. Osoba prawna to osoba bez duszy. Bardzo prosta definicja. I teraz przekładamy to na koronę brytyjską, że wiemy, gdzie jesteśmy. Osoba prawna to osoba bez duszy. No to? Więc osoba bez duszy, proszę Państwa, zajęła się plądrowaniem północnych połaci Moskwy, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, kto jest autorem tej fantastycznej koncepcji podziału księstwa na dwie części, czyli na ziemszczynę i opryczninę. Dlatego, że wszystkie dokumenty ważne dotyczące tamtego okresu spaliły się w wielkim pożarze Londynu w 1666 roku. Ja próbowałem inspirować moich kolegów, historyków, którzy jeżdżą do Moskwy po to, żeby tam badać różne archiwa i wyciągać stamtąd różne ważne dokumenty. No ale póki co to wszystko się rozeszło. Znaczy prosiłem ich, żeby oni pojechali i sprawdzili, co jest na temat kompanii. Oczywiście bez budżetu się nie obejdzie, ale dobrze by było najpierw zrobić jakiś rekonesans. Co tam w ogóle z tych papierów jest? No bo umówmy się, że na pewno są jakieś dokumenty, ale myślę, że większość spraw dotyczących aktywności kompanii na terenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego była załatwiana na tak zwaną gębę. Poza tym, dlaczego to była kolonia? No, dlatego, że rodowici mieszkańcy byli traktowani w sposób potworny. Nie można się było żenić z Rosjankami, tak? Tak. Chciałem zwrócić uwagę na to, co nasza koleżanka Jola Gancarz umieściła tutaj w swoim tekście dotyczącym aktywności kompanii. Bardzo ważna rzecz.
Następuje likwidacja lokalnych elit, ona przeprowadzana jest kilkuetapowo, a w tym czasie na północy, w Homogorach i w innych portach mniejszych, w tej części oplicznej Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, dorasta nowa elita. I to są wszystko Anglicy. Przecież oni tam siedzą po 50 lat, uczą się zawodu, tak? Prowadzą interesy, uczą się języka, są rdzennymi Rosjanami, dopiero się tam urodziło, prawda? Więc no, oni przecież wiadomo, że nie odpuszczą tego. I proszę Państwa, no, co jest paradoksem dziejowym, a także, no, co tu dużo mówić, głupotą z naszej strony, że my nie jesteśmy w stanie zdobyć się na realny opis tego wszystkiego, opis kontrowersyjny, bo cała nasza historia jest wpisana w taką europejską hagadę, tak? Że my wiemy, że jest ta mityczna granica kultury, tak? między cywilizowanym Zachodem a barbarzyńskim Wschodem, tak? Który został swego czasu zdominowany przez Tatarów. Nie ma takiej granicy, dlatego że państwo moskiewskie nie jest dziełem Tatarów, jest dziełem kompanii. To trzeba sobie powiedzieć wprost. Państwo moskiewskie to jest kreacja kompanii, to jest kreacja Londynu. Nie ma czegoś takiego jak rosyjski tradycyjny samowar. To jest samowar przywieziony z Londynu. I podobnie jest z innymi rzeczami, więc oczywiście, że to była kolonia. I teraz, proszę Państwa, mamy interwencję polską. Mamy interwencję polską w Moskwie, tak? Za króla Zygmunta III. I to jest no, ten najczarniejszy moment, tak? I wcześniej, tak? I to jest ten najczarniejszy moment, bo Polacy są głównymi wrogami. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Polacy, proszę Państwa, to jest ta siła, która nie dopuści do unifikacji kościołów. Wiadomo, że nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o doktrynę, dlatego że Anglia, a potem Wielka Brytania żyje z doktryny. To znaczy z tej doktryny, o której tu Krystyna mówiła, z doktryny rabunkowej, która jest oparta o ten prosty modus operandi. 50% udziału korony, 50% udziału prywatnego i sprawa jest załatwiona. Wpłaca się pieniądze, każdy udziałowiec i za te pieniądze wynajmuje się statki, wynajmuje się najemników, tak? I oni są opłaceni, mają robić, co im się każe. A do tego jeszcze potrzebna jest doktryna religijna. Dlaczego religijna? Dlatego, że Wielka Brytania, od króla Jakuba począwszy, dąży do unifikacji całego handlu globalnego. Czyli chce założyć monopol na cały handel światowy. To jest bardzo ambitny plan, zważywszy na to, że konkurencja jest spora, bo są Holendrzy, no jeszcze jest Hanza, są Hiszpanie, są Portugalczycy, są Francuzi, którzy bardzo skutecznie uprawiają kaperstwo morskie na Atlantyku. Mało o tym wiemy, ale bardzo skutecznie. Tylko na marginesie Scarpa Montezumy, który jechał do Hiszpanii, płynął na statku po to, żeby za jego pomocą sfinansować kolejną kampanię włoską przeciwko Francji, został przez tę Francję przejęty i rzeczywiście sfinansował kolejną kampanię włoską, ale nie z tej strony frontu, czego by sobie życzyli, którzy by sobie życzyli Hiszpanie, tak? Że Francuzi opłacili swoich najemników. No, ale brytyjska konkurencja wobec Brytyjczyków jest bardzo duża, ale to nie zmienia faktu. Brytyjczycy dążą do nałożenia monopolu na cały glob. Wszyscy wiemy, co jest istotą handlu i istotą mocy wszelakich, które dzisiaj chcą posiąść mocarstwa. No dostęp do źródeł energii, tak? A co było wtedy? Dostęp do najkrótszych szlaków morskich. A które to są najkrótsze szlaki? Północne. Północne. Nie jestem tego wcale pewien, ale obstawiam, że człowiekiem, który wymyślił to wszystko i stworzył całą doktrynę brytyjską, doktrynę imperialną, był John Dee, dr John Dee, którego my postrzegamy poprzez pryzmat takich bajkowych gawęd o alchemii, wywoływaniu aniołów i tym podobnych historiach. Otóż człowiek ten stworzył szkoły nawigatorów, gdzie kształcono żeglarzy, którzy potem pływali w poszukiwaniu przejścia północno-zachodniego i pływali właśnie do portów moskiewskich nad Morzem Białym. Wszystko to było, proszę Państwa, obłożone legendą. To znaczy, do tego była dorobiona propaganda. Te wszystkie opowieści Hejkluta, potężne tomisko o morskich przygodach Anglików, które nigdy nie było przetłumaczone na polski, tylko we fragmentach
Tam to wszystko jest opisane w taki sposób, w jaki my to dzisiaj opowiadamy i jak to rozumiemy. To znaczy, że szlachetni, cywilizowani Anglicy wyruszają na dalekie morza po to, żeby nieść tam właśnie cywilizację, postęp i wszystko, co najlepsze. I żeby tych biednych dzikusów, którzy tam, no właśnie tu ich widzimy, i żeby tam tych biednych dzikusów, którzy sami sobie ze sobą poradzić nie potrafią, popełniają wieczne błędy, jakoś podnieść na wyższy poziom. My tego w ten sposób nie rozpoznajemy, dlatego że jako państwo, jako naród, jako organizacja zostaliśmy sprowadzeni do parteru, wciśnięto nam tę gawędę o wyższości cywilizacyjnej, o przedmurzu chrześcijaństwa, o różnych forpocztach, które my to, o różnych strażnicach, które my tu pilnujemy w imię nie wiadomo czego. Proszę Państwa, musimy się tego pozbyć. Musimy stanąć na realnym gruncie, bo tylko wtedy będziemy mogli prowadzić realną politykę. Ja ciągle słyszę o polityce realnej i nie widzę ani jednego realnego polityka. Widzę samych marzycieli i wariatów. Więc jeżeli sobie uświadomimy, tak, my jako Polska, że dwaj nasi najwięksi wrogowie, tak, którzy nie są bynajmniej Niemcy, czyli Moskwa, to jest golem poruszany zaklęciem napisanym w języku angielskim, tam na tej karteczce go jest napisane, tak? I wystarczy. A drugi, największy wróg korony polskiej, która nie posiada osobowości prawnej, tak? Czyli Turcja, poruszany jest zaklęciem francuskim, tam jest ale na tej karteczce, co mu się w ustach kłada, napisane. No to możemy sobie między bajki włożyć wszystkie opowieści o wyższości cywilizacyjnej i o tym, że Zachód to jest ta siła, która nas wiecznie popiera. Ja tu, to oczywiście stawia nas w sytuacji, jakby to powiedzieć, propagandowo jeszcze gorszej, tak? Wśród mechaniki, z którą żaden polski polityk sobie nie poradzi. No ale takie są realia i albo się do tych realiów dostosujemy, albo wymyślimy jakiś sposób, tak? Żeby przetrwać. Już tak o terytorium zależne, bo to wcale nie jest takie znowu ostatnie wyjście. No albo będziemy dalej żyć w tej fikcji, tak? I ludzie, którzy będą zajmowali się rządzeniem Polską, no będą tylko i wyłącznie jakąś ekspozyturą którejś z tych sił, które tutaj wymieniłem. Tak trochę nawiązując do współczesności, najgłupsze, co można zrobić moim zdaniem, to jest podporządkować się Moskwie, dlatego że Moskwa nie jest bytem samodzielnym. Tak? To są złudzenia oczywiście, bardzo łatwo jest się łudzić, bardzo łatwo jest słuchać bajek o odwiecznej Rosji, która tam gdzieś wyrasta z jakichś czeluści straszliwych i jak ten niedźwiedź usiłuje zaatakować wszystkich sąsiadów, ale to są, proszę Państwa, głupstwa, nie ma czegoś takiego, to jest kreacja. I z prostej kalkulacji, że jeżeli już z kimś rozmawiać, to z szefem, a nie z podwładnym, to z głową, a nie z tą drugą częścią ciała, wynika jasno, że jakiekolwiek opcje rosyjskie nie wchodzą w grę. Trzeba gadać z kierownikiem. Po prostu. Trzeba gadać z kierownikiem. Więc ja nie mogę spokojnie słuchać dzisiaj rozmaitych koncepcji typu, że otwórzmy się na Moskwę, otwórzmy się na Rosję i tak dalej. Bo w polityce rosyjskiej, w polityce mocarstw wobec Rosji, proszę Państwa, od czasów tego wikinga, który tam dopłynął do tych bezludnych wybrzeży Morza Białego, nie zmieniło się absolutnie nic. Nic się nie zmieniło. To ja bym na tym skończył i pytania, jeżeli są, to bardzo chętnie.